Dzień dobry Państwu. Wróciła do nas największa wschodząca gwiazda YouTube'a. Hello. Siema. To od czego dzisiaj zaczynamy? Dzisiaj zaczynamy od tego, że dostaliśmy znowu dużo darów dla powodzian. Może już wiecie, bo pokazywałam Wam część na Insta i mówiłam Wam, że na pewno coś dostaniemy. I coś przywiozę ze sobą, więc to się spełniło, prawda? No i dobra, i zacznijmy może od tego, co przywieźliśmy właściwie tutaj. Dobra, także tutaj mamy cały wór konwali wykopanych od mojej mamy z ogrodu. Zobaczymy, co z nich wyrośnie i gdzie je wsadzimy, bo jeszcze nie wiemy. Za to wiemy, że się na pewno rozrosną, także będziemy kombinować. Tym bardziej, że jest tutaj dużo pokrzyw, bo stary jednak nie wykosił, tak jak myślałam, że wykosi. Ale okej, nie wiem, będziemy kombinować. Drugą rzeczą jest ten różanecznik, który też u mojej mamy niezbyt dobrze się zadomowił. Także dała nam go. I powiedziała, że mamy go gdzieś wsadzić. Co z niego będzie? Nie wie, ale zobaczymy. Może tutaj będzie miał lepszy klimat w tym lesie. No i jeszcze z darów innych to mamy róże. Też od moich rodziców. Tu mnie widać? Mhm. Widzieliście. Wisterię glicynię od mojej babci. Bo może wrzucimy Wam zdjęcie, jak u niej wygląda, jaka jest stara. Jak ją zapytałam wczoraj, przedwczoraj, ile jaka ma lat. Babcia jest stara? Nie, jaka glicynia jest stara. Ile ma lat, to powiedziała, że na pewno więcej niż 25. Także, zobaczymy. DiCaprio by się z nią nie umówił. Także zobaczymy, czy u nas tutaj wytrzyma. Kupiliśmy doniczki, bo na razie nie chcemy jej pakować do ziemi jeszcze, bo altanka wciąż nie jest postawiona. A ma być docelowo przy altance. Gdzieś mamy jeszcze nasionka pozbierane, czy ich nie zabraliśmy? Mamy nasionka. Które też posadzimy? Posiejemy. Posiejemy. I jeszcze mamy domki dla owadów, które kupiliśmy w pewnym znanym sklepie polskim. Znaczy nie polskim, ale w Polsce. W Akszonie, tanie, chujowe domki. No. Nieprawda, bo jeden jest z Kika, nie kłam. No, jeden jest z Kika. No, więc będziemy też je dzisiaj chyba gdzieś tu przyczepiać, zobaczymy i trochę ulepszać. Dwa jeszcze do nas przyjadą z Anglii. I będziemy działać. A oprócz tego, to dzisiaj jest dzień na ogarnięcie tego wszystkiego, posadzenie jakoś. Bez planu, jak zawsze. Dobra, cięcie. I widzimy się za chwilę. Cięcie. Dzisiaj naszym stołem są cegły. Adrian nawierca teraz domek za owadów, dziurki. Robi więcej w nim. Pokażemy Wam zaraz. I musimy jeszcze nawiercić te dwie doniczki, które kupiliśmy dla wisterii. Zaraz będziemy sadzić. Podejdę bliżej z Wami. O, proszę. Co Pan robi? Dziury. Pokaż ten domek dla owadów, co kupiliśmy. Niżej trochę i bliżej. O, widzicie? Tutaj w tym panelu nawiercił. A ten będziemy usuwać prawdopodobnie, bo chcemy tam, mamy no inny zamysł na niego. A masz ten mały tu? Nie wziąłeś go, nie? No, tam nie trzeba dziur robić. No wiem, ale byśmy od razu pokazali. No. Za dobrze naplułem.
To dlatego, że za głupi jesteś po prostu. Kurwa, zatrzymij to na chwilę. Co mi zrobisz? A potem w domu dostanę patelnię. Jak będę miała podbite oko, to wiecie, kto to zrobił. Nie gadaj takich rzeczy. Przecież ja cię przez gazetę biję, to nie widać potem. O, tu jeszcze szybko wam pokażę. To jest ten mały domek. Wyostrzy? Nie wiem. Halo. Teraz? Nie wiem, czy ostrzy. W każdym razie to jest ten mały domek za piątaka. Kupiliśmy go w Akszjonie. Także zobaczymy. Ale nam się podobał bez małej słodki, więc... Chciałam wam tylko pokazać, jak stary zrobił ścieżkę do przyczepki. Czyli wszędzie jest długa trawa, długa trawa, a ścieżka jest tutaj. W tym miejscu idzie się nią tak, że w sumie i tak jesteś w długiej trawie. A dzień skarżenia na Adriana. Cięcie! No ona ma jakieś dziurki? Jakie dziurki? No do otwarcia. Wow, stary zrobił miedziorkę. To sypej, panie. Pokażę wam, jak te misterie wyglądają w sumie, jak je wyciągniemy już. O. Jedna jest taka malutka, o, taka. Ciężko ją było wykopać, wiecie, ale no zobaczymy, może coś z niej będzie. A ta już ma taki porządniejszy ten korzeń, także mam nadzieję, że z tej na pewno coś będzie. No zobaczymy. Powiedzieć, że dzisiaj, jeśli się wyrobię, to zrobię do nich taki płotek, żeby miały się po czym wspinać, bo tu nie mają niestety. I wykorzystam pomysł z kanału Hobby Ino. Zresztą możecie tam zajrzeć. Filmiki są fajne, bardzo. I właśnie tam zauważyłam ten płotek. I spróbuję też go zrobić, trochę mniejszy, ale się jej przyda po prostu, żeby miała się po czym piąć do góry. Także no to za jakiś czas, jak już mi się nie będzie chciało w ziemi grzebać. Dobra, teraz co sadzimy? Ciebie! Klocka! Dobry, po raz drugi dziś. Wstępnie posprzątaliśmy, jak widzicie. Tu w sumie, gdzie leżało to drewno, to będzie stała altanka. Taki mamy plan. No a za altanką będziemy sadzić jakieś tam różne kwiaty. No i tam dzisiaj posadzimy ten różanecznik i róże.
Ja uszykowałam sobie też patyki, żeby zrobić te podpórki do wisterii. I chyba zaraz się za to wezmę, bo dzisiaj jest piekielnie gorąco. Tu jeszcze nasza profesjonalna lodówka musi zostać nagrana. Okej, pójdziemy. Chciałam powiedzieć, że pójdziemy zobaczyć, co tam posadziłeś. No jeszcze nie. Jeszcze nie. Dziura? Jakiś metal, ty. Co to jest? Chwila prawdy, co tam zostało znalezione. Co to? Nie wiem. Się wyjebał. Od jakiegoś tego. Co to jest, ludzie? Obstawiajcie. Ja nie mam pojęcia. Jakiś pomysł? Wygląda jak dron tej. Białoruski dron szpiegowski. Zobaczymy jak obecny. Ty się nie nabijaj, bo zaraz to będziesz miał. Tam posadzony został różanecznik, ale potem wam go pokażemy. Podejdę tam i trochę o nim opowiem. Powiem wam jego przykrą... Nagrywaj, nie gadaj głupot, tylko przynieś tą różę. I smutną historię o nim. A ty się nie wymądrzaj, dziadzie. Potem będzie, że cię obrażam na filmie, a sam sobie na to zasługujesz. Historię tej smutnej róży też wam opowiem. I miała czubek z kokardą. Nie mam pojęcia, ale cały dzień chodzi mi dzisiaj kaczka dziwaczka po głowie. Okej. Okay. Pytałam starego, czy chce iść, ale widocznie już nie może mnie wytrzymać dzisiaj. O, wyszły ślimaki, siema Bożeny. O, tutaj jest ten różanecznik. O, jego moja mama posadziła w doniczkę. I po prostu nie służyło mu tam ewidentnie w tej doniczce. One jednak chyba wolą więcej miejsca. Zobaczymy, co z niego będzie. Bo jest taki średni w sumie. W sensie no taki ma, wiecie, takie opadnięte liście i taki biedny jest. No ale może da tutaj jakoś radę. Tu z kolei z tej strony jest ta surfinia, którą... Nie surfinia, co ja gadam. Forsycja, którą sadził Adrian. Trochę czasu temu. Też widzę, że jest spoko, że daje radę. I tam dalej przy tym drugim drzewie jest jeszcze jedna, ale w ogóle nie widać. Jest strasznie zarośnięte tu, no nie okłamujmy się. To las w końcu. Dobra, idziemy jeszcze do róży. Róże posadziliśmy tutaj. Tu. Wszystko koło altanki. Tą różę też kupili moi rodzice parę lat temu. Jak złamały nam się takie stare róże 20-letnie pod swoim ciężarem, bo tak kwitły. No i po prostu ta jakoś nie mogła dla siebie tam znaleźć miejsca, mimo że była posadzona w tym samym miejscu co ta stara. Reszta się przyjęła, a ta bidulka taka słaba była w ziemi i w końcu mama stwierdziła, że czas, żeby się jej pozbyć. Idzie najpiękniejszy człowiek świata z wiadrem wody. O! Widzicie ten tyłek? Tak. Okej, także zrobiłam pierwszy płotek do tej wisterii. Widzę, że tak
Średnio go tu widać, zaraz wam pokażę, bo już wetknęłam. O, tak to wygląda. Mam nadzieję, że jest ok i że wytrzyma. Także spoko, później będziemy ją pewnie jeszcze przestawiać, ale ja teraz będę robiła ognisko, jedzenie dla nas, także potrzebuję tu trochę przestrzeni. Okej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby przywieźć z chaty cały ten wór tych konwali, ale okej. Idę je sadzić teraz. Tak myślę, że będę je sadziła tak gdzieś tutaj, w takim rzędzie, trochę zostawiając miejsca pomiędzy. No jak jeszcze dużo ich zostanie, to po prostu będę pchała gdzie popadnie. Także trzymajcie kciuki. Hello. Okej, idziemy dalej raz. Tu w ogóle jest tak ładnie, nie było mnie tu długo. I teraz tak wszystko jest zielone. Wpisałam Adiemu, że jest tak pięknie i zielono i że to tych różnych kolorów jest. Jak wróciliśmy z naszych wojaży, to w ogóle jestem zachwycona tą zielenią, bo Adiem pewnie wspominał, że byliśmy w Anglii. I tam jest tak pięknie zielono, jest tyle tych kolorów zieleni i później on tu wrócił, przyjechał, a ja byłam jeszcze u siebie w rodzinnych stronach i wysłał mi zdjęcia i ja mówię, Boże, jak jest zielono na tej działce, wiecie, jakby zupełnie się nie spodziewałam, że tutaj będzie podobnie jak tam. I bardzo mi się podoba to, że ta zieleń się tak przeplata, bo ona jest taka niejednolita, fajna. I wreszcie jest ciepło. Nie będę już wam narzekać, że pada deszcz. O, to jakiś korzeń. O. Uciekaj stąd, panie. Co tam dubiesz? Pompkie. Ale jesteś piękny. Czepisz się? Nie. Możliwe, że dziś wieczorem zrobimy jeszcze tripa po sklepach, nie? Ogrodniczych. Potrzebujemy parę rzeczy, ale najpierw ja muszę wrócić do pracy na moment. Lekcje chorwackiego same się nie zrobią. Tak, robię sobie reklamę. Pokiwaj do naszych widzów. Nie. Dlaczego? Tak było. Powiedziałbyś im coś miłego.
A mi? Też nie. Fuck you. Kiedy najpiękniejszy człowiek świata podlewa rośliny albo wlewa wodę do konewki, to ja chciałam wam jeszcze podziękować za wszystkie lajki, komentarze i wszystkie filmiki. Tak, filmiki. I wszystkie rady. Dzięki, super się to czyta. No, nie jesteśmy w stanie wszystkich tych rad wykorzystać i spełnić, bo wiadomo, że mamy różne inne swoje sprawy, które chcemy tutaj dokończyć. Po prostu nie mamy na to czasu, ale jest nam bardzo miło, że dajecie nam je i może kiedyś z nich skorzystamy, chociaż nie obiecujemy, więc nie gniewajcie się na nas. Także dzięki wielkie i dzięki Leśne Ludki za polecajkę, chociaż wiem, że już dziękowałam. I naprawdę fajnie, że jesteście. Także dzięki, że nas oglądacie. Tam się do mnie odsuwasz. Popieram się. I widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia. Pa!